Szymon Spolankiewicz z tej strony. Jesteśmy po trzecim module, słuchaj, mocy, własnej mocy. Pierwszy to było odzyskiwanie, pierwszy to było budzenie własnej mocy, drugi to było odzyskiwanie, a dzisiejszy to było kreowanie własnej mocy. Fantastyczne, rewelacyjne wydarzenie, niesamowicie głębokie. Poruszone były różne mechanizmy, poruszone były marzenia, ale poprzez przejście przez fantazjowanie, poprzez przejście przez przemyślenia, planowanie do tych faktycznych marzeń, tych poziomów wyższych energetycznych, poprzez artefakty, scenarzystę, scenę, aktora, prawda, świadomość tą energetyczną, jak również reżysera. I to wszystko pięknie poukładane, podpowiedziane z świetną kreacją, która pozwalała nam wyobrazić sobie, stworzyć pewne wizje do tego, by dalej funkcjonować. I w finale, kiedy było to spuentowane, pokazane i mówione o prawie rezonansu, synchronizacji i wypełnienia, a na koniec oczywiście materiał, który wspólnie będziemy wykorzystywać do wykonania przez wszystkich, więc przyglądaj się absolutnie przedsiębiorca przyszłości.biz. Pamiętaj, przyglądaj się, kiedy kolejne terminy, kiedy są kolejne terminy trzymodułowe, kiedy tych warsztatów jednodniowych, które wtedy są jeszcze bardziej mi poniekąd rozbudowane, kiedy warsztaty weekendowe, kiedy warsztat weekendowy z firewalkingiem, kiedy warsztaty tygodniowe. Zerkaj, wybierz to, co dla Ciebie jest najbardziej optymalne, to, co dla Ciebie jest najbardziej potrzebne i to, co czujesz, że na teraz możesz zrealizować ze względu na swoje jakby obwarowania, czy terytorialnie, czy też czasowe. Zatem jeszcze raz, przedsiębiorcaprzyszłości.biz. Przepiękne, cudowne, fantastyczne warsztaty, które się odbyły, trzymodułowe i już zapraszamy na kolejne, czyli było o budzeniu mocy i budzeń i obudziliśmy moc. Potem było o odzyskiwaniu mocy i odzyskaliśmy moc. Potem o kreowaniu mocy i wykreowaliśmy moc. Zatem dobrego dnia, baw się dobrze, przedsiębiorca przyszłości.biz, Szymon Spolankiewicz. Do miłego.